Hej, siemanko, tu Miast Grzeczności. Witam was w kolejnym odcinku z testowania napojów na kanale. Napojami testowanymi dzisiaj są napoje Tymbark po prostu chmiel, wytrawna pomarańcza oraz rzeźka cytryna. Te dwa napoje mogą być dobre, zarówno lubię pomarańcze, jak i cytrynę. Są to zerówki, czyli tak jakby piwa Tymbarkowe. Nie wiem, jak to będzie smakować. Mam nadzieję, że jak smakowe piwo jakieś. Tylko, że to w sumie będzie zerówka. No ja to w sumie daję jako napój, nie jako piwo. Tu jest jakaś promocja, hasło pod zableczką, ciekawe. Ciekawe, o co chodzi z tym. Testujemy najpierw wytrawną pomarańczę. Spoko. Pomarańcza jest spoko. Teraz cytrynę. Pomimo, że naprawdę smaczne napoje. Ciężko wybrać lepszy smak. Ale raczej będzie to cytryna, bo ja bardziej lubię cytrynę niż pomarańcze. Chociaż ta pomarańcza, powiem wam, że nawet jest porównywalna do tej cytryny smakiem. W sensie porównywalna, że tak samo dobra. Ale jednak wolę cytrynę. Ale jeżeli właśnie nie lubicie cytryny, lubicie pomarańcze, to polecam ten. Jeżeli lubicie w sumie cytrusy, obydwa, to bardziej ja bym skłonił się w stronę cytrynowego smaku. Naprawdę spoko. Może być. Ciekawe właśnie te smaki. Na razie trafiłem tylko dwa smaki. Ciekawe, czy jest ich więcej. Bo chyba było. Nie, może tylko dwa wyszły smaki. Tych po prostu. Tych, tym, tej, ta seria Tymbark po prostu. To naprawdę dużo smaków wyszło i dużo recenzji będzie na kanale. Na razie tylko to i chyba dwie recenzje się na razie trafiły, może w przyszłym, nie wiem, miesiącu poszukam tych innych smaków i zrecenzujemy je. Także jeżeli lubicie oglądać u mnie te recenzje napojów, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, subika wraz z dzwoneczkiem, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym, zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne, do następnego, na razie, cześć, hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem, także siemanko, a no to dla tych napoi to jest tak gdzieś siódemka dla tych wszystkich, bo tutaj jest ósemka, a tutaj siódemka, więc gdzieś tak siódemka będzie tak taką średnią, niby 7,5, ale już dam siódemkę, także siemanko.